Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i chciałbym Ci zaprezentować stereo wideo mic firmy Rode. Jest to mikrofon tej marki, której właśnie kupiłem większość swoich mikrofonów. Normalnie do nagrań studyjnych używam voice recordera Zoom HN4. O, tutaj jak widać na załączonym obrazku. No tak, przy okazji urządzenie naprawdę fantastyczne i warto je kupić do swojego studia. Natomiast do pracy w terenie, do moich kamer GVC, do tej, z której właśnie nagrywam, kupiłem taki firmowy mikrofon. Jest to GVC MZV8. No tak, szczerze mówiąc, nie za bardzo on spełniał moje oczekiwania. No, w sumie jest ok, nie potrzebuje baterii, ale żeby było jasne, szału też nie ma. No, pewnie dobrze wiesz, jak trudno przecenić rolę dobrego dźwięku Twojej produkcji na YouTubie, ponieważ no, zwykły widz prędzej zniesie gorszy obraz i dobry dźwięk niż odwrotnie, ale w sumie do dzieła, prawda? Czyli tenże Rode stereo wideo mic wygląda tak. No, jest niezwykle leciutki. Według producenta dźwięk jest zdecydowanie lepszy od jego poprzedników. No, tutaj oczywiście widzimy taką piankę przeciwwiatrową, ale osobiście zachęcam wszystkich, no wydatek też troszeczkę, ale zachęcam wszystkich do kupienia akcesorium o takiej wdzięcznej nazwie Dead Kitten. Mam nadzieję, że nie obrażę tutaj właścicieli kotów. Także, tak jak wcześniej pokazywałem, ten Dead Kitten sprawdziłem już na moim Zoomie 4HN. Szczególnie chodziło mi tutaj o zakłócenia wywołane wiatrem, no i tak czasami tym moim sapaniem. I musicie mi wierzyć, wybitnie się one zmniejszają. No, żeby niestety rozpocząć pracę na tym mikrofonie, musisz dokupić 9-woltową baterię, prawda? Wyglądają one tak, jedne tańsze, drugie droższe. Baterię niestety trzeba włożyć do środka. Tutaj jest taki cwancyk, że chwilę czasu zabrało mi domyślenie, jak to się otwiera, prawda? Ale jak już, no, widocznie nie, jednak trochę problemów mam. O! Chwilę czasu jednak zabrało mi domyślenie, jak to się otwiera, natomiast jak już się nauczysz, przećwiczysz parę razy, to po prostu nie jest to aż taki wielki problem. No ale jednak jest. Tak jak wspomniałem, bateryjki lepsze kosztują około 15 zł, gorsze chińskie 4 zł, oczywiście wszystko w zależności od jakości. Podobno te lepsze, według producenta, wytrzymują ponad 100 godzin pracy tegoż to urządzenia. Na samym dole mikrofonu widzimy taką stopkę pozwalającą zamontować ten mikrofon na kamerze lub jakichś innych urządzeniach, oczywiście jeżeli jest taka potrzeba. No, przykładowo tak się montuje tutaj to na kamerze GVC. Bardzo prosta sprawa. Bardzo prosta sprawa i już jesteśmy w domu. Równie dobrze można to zamontować na przykład na takim statywie. Natomiast bardzo ciekawą sprawą jest tutaj system przeciwwstrząsowy. No, chroni on zdecydowanie tą kamerę, znaczy nie tyle kamerę, co mikrofon przed wibracjami przenoszonymi przez kamerę, które potencjalnie mogą zakłócać nagrywany dźwięk. W moim poprzednim mikrofonie GVC czegoś takiego nie było, proszę zobaczyć. Jest tutaj tylko taki gumowy pierścień, no może on coś chronił, ale nie sądzę, żeby to tam chronił zbyt wiele. Oczywiście Rode w zestawie daje takie również takie silikonowe gumki, prawda, które
one tutaj są tutaj, prawda, i kiedy zużyjesz te, możesz te gumki sobie podmienić, no, jeżeli się obie, wszystko się zniszczy, to możesz sobie kupić te gumki nowe. Co tutaj jest z takich ciekawszych rzeczy? Muszę jeszcze niestety odkręcić. Jest tutaj taki mini kabelek podłączany do kamery i tutaj jest też taki sprytny zaczep, taki klipsik, że ten kabelek możesz przyczepić sobie do tego klipsa na spodzie, no, aby zredukować też te wspomniane wcześniej zagłuszenia. Natomiast z tyłu mikrofonu widzimy dwa przyciski. Jeden jest tutaj, drugi tutaj i jeden z tych przycisków, jak zobaczysz, włącza, wyłącza zasilanie i ma jeszcze na samym końcu dodatkową taką opcję filtrowania najniższych częstotliwości, chyba nie, przepraszam, dobrze mówię, najniższych częstotliwości, no na przykład tutaj producent podaje, że może być to jakaś tam działająca klimatyzacja, u mnie to jest czasami taki brzęczący komputer. Natomiast drugi guzik pozwala nam zredukować poziom dźwięku o 10 dB, no wtedy, kiedy nagrywamy coś głośnego, no lub powiedzmy zwiększyć 20 dB, kiedy nagrywamy coś cichego i po środku oczywiście palcem opcja neutralna. Zróbmy sobie teraz taki krótki test tegoż do mikrofonu. W tej chwili dźwięk jest tylko z mikrofonu wbudowanego z mojej kamery GVC, prawda? Jest to odległość tak mniej więcej mojej ręki. No, musisz wiedzieć, że za ten dźwięk, za dźwięk z kamery, za jakość tego dźwięku zabrałem bardzo wiele negatywnych decyzji z pierwszych filmów. Także mikrofon z kamery znajduje się w odległości około 1 metra od mojej osoby. Jakość dźwięku jest taka, jaka jest, po prostu słychać, nic się raczej więcej nie polepszy, czyli koń jaki jest, każdy widzi. Teraz przełączyłem na dźwięk stereo, w tym mikrofonie stereo VideoMic Pro. No i mam nadzieję, bo jeszcze w tej chwili nie słyszałem tego dźwięku, że usłyszysz jakąś różnicę. Na wszelki wypadek aktywowałem funkcję wzmocnienia tegoż to dźwięku o 20 dB. No i efekt jest od razu widoczny, no, a w zasadzie słyszalny. Dźwięk nagrywany jest w stereo, chyba to nawet trochę czuć. Odległość mikrofonu od mojej osoby jest dokładnie taka sama jak poprzednio. Dla spokoju ducha sprawdzę teraz funkcję neutralną, czyli 0 dB. Mikrofonik jest też dokładnie w tej samej odległości, gdzieś około 1 metra. Możesz jeszcze raz porównać oba dźwięki, czyli nawet w sumie 3 dźwięki. Kamery, wzmocnienie 20 dB, wzmocnienie 10 dB, także chyba jakąś różnicę słychać. Dla porównania wypróbuję teraz mikrofon GVC MZV8. Jest on nieco tańszy, w sumie około kilkaset złotych od stereo video Mika. Sprawdzałem kiedyś w internecie i na rynku wtórnym, widziałem go naprawdę za śmieszne pieniądze. Także jeżeli za bardzo nie chcesz wydawać pieniędzy, to przynajmniej do kamer GVC tenże firmowy mikrofon wystarcza. I na koniec trzeba sobie zadać pytanie, czy stereo video mic jest warte inwestycji około 1000 zł? No musisz to ocenić sam. Ten konkretny egzemplarz kupiłem w DJ Shopie na Bielanach Wrocławskich. Na pewno do rozważenia są różne akcesoria pokazane tutaj na opakowaniu, które możesz dokupić do tego mikrofonu. Rode po aktywacji internetowej daje około 10 lat gwarancji na swój sprzęt, także mikrofon będzie się zdecydowanie starzał razem z Tobą przez całą dekadę. No tyle, ja nie wytrzymałem nawet ze swoją pierwszą żoną. Ale zdecydowanie muszę jeszcze zrobić kilka testów tego mikrofonu w warunkach polowych, szczególnie przy jakiejś wietrznej pogodzie. No, postaram Ci się testy te zaprezentować. Ale tak naprawdę choruję na Rode VideoMic HD, który się jeszcze w Polsce
nie pokazał. Jak będę miał go u siebie, z pewnością się pochwalę. No, jeżeli jesteś miłośnikiem dobrego sprzętu, wiesz z pewnością, o czym mówię. No cóż, na tym kończę. Zapraszam Cię oczywiście do komentarzy mojego tutaj filmiku na samym dole lub nawet do wejścia na mojego bloga videomarketing.pl. Tam również każdy koment jest mile widziany.